Hej, czyli witajcie w kolejnym odcinku z serii Don't Starve Together wraz z Kamikazerem, przepraszam. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Za chwilę, czekaj, ile dostałeś głodu za jedno nasiono? Ciężko mi to sprawdzić, musiałbym to sprawdzić w czasie, gdy będziemy mieć po prostu jedno surowe i jedno takie ugotowane, to wtedy będziemy to sprawdzać. Ale ja widzę świnie, o dobra, ale nie ma. Ja widzę królika. Słuchaj. Dwie sprawy. Teraz musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy przygotować się na atak do pająków, żeby jak najszybciej zdobyć silk, aby jak najszybciej zdobyć siatkę na motyle, aby jak najszybciej zdobyć pszczoły, aby jak najszybciej zdobyć miód. Masz drewno? Masz drewno? Mało, ale masz. Ile masz? To jest wszystko, co mam. 9, kurczę. A ty nie masz na luksu dla siebie? Nie mam, czekaj. Biorę moją siekierę i idę w las. Dobra, bo właśnie mam problem ten, że brakuje nam drewna. A jak już sadzisz, to posadź wszystkie te szyszki, albo ewentualnie sadź je, jak będzie wieczór i będziemy wracać do ogniska. Nie, ja posadziłem generalnie te trzy i generalnie należy sadzać wszystkie, jak się tylko zetnie, bo nam przyjdą enty znowu. Ja teraz cały czas ścinam. Enta da się obłaskawić tak czy siak, nawet jak on się pojawi, to da się go obłaskawić szyszkami. Tak, ale po co? Po co dopuszczać do tego, że przyszedł? Jezu, ja mam taki rozwał po prostu w tych moich surowcach. Czemu myśmy jeszcze plecaków nie zrobili? Bo mamy sklerozę. Kurna mać. No dobra, gdzie to jest? To jest w survivalu. Survival, dobra. Dobra, to nie musisz mi robić, ja tam zaraz wrócę i sobie zrobię. O, swoją drogą mam jedno nasiono, tak więc ewentualnie będziemy mogli niedługo sprawdzić, jak to będzie działało. A ja właśnie swoje zjadłem. No to trudno. Dobra, ja jeszcze sobie tutaj generalnie zbieram to wszystko. Dosyć tego tutaj dużo. Swoją drogą, nie wiem, czy zbierać te birczowe, czy te takie, bo są choinki i są brzozy. I nie wiem, czy brzozy zbierać, bo one mają inne szyszki, więc mogą nam trochę to, w ekwipunku mogą to trochę męczyć mnie. Znaczy, te z brzozy to generalnie można upiec. Serio? Tak, można je upiec i zjeść. O, to bomba, no to do czego nic nie mówisz? Mówiłem ci, bo z nich wylatują właśnie bircznuty, które można zjeść. Ale to się bardzo nam przyda, bo tych bircznutów wiesz, że możemy sobie posadzić od cholery. Ja wiem. Ja o tym mówiłem, że to jest generalnie sposób na przeżycie. Co ty gadasz, nie mówiłeś o tym? Mówiłem o tym, na pewno mówiłem, sprawdzimy na nagraniu. Dobrze. Czekaj, ile potrzebujemy drewna, żeby zrobić skrzynki? W ogóle co potrzebujemy do Science Machine? Sorry, ja też muszę zjeść moje nasiona. Kurde, ile, jak my jesteśmy 100 lat za murzynami? Co? Do Alchemy Engine potrzebujemy 4 desek, które się robi z... 4 kawałków drewna. Aha. Serio? Tak. Masz cięty kamień? W sensie gładzony? Mam gładzony kamień. Dobra, no to po prostu poszedłem zbierać to drewno, nie? Mhm. Czekaj, przychodzę i niosę rzeczy. Kurczę, skończyły mi się te patyki. Masz patyki? Mam. To daj albo zrób mi ten. No dobra, szowle trzeba zrobić już i zbierać. Dobra, to masz jeszcze to. Jakbyś potrzebował jeszcze na coś. Oddaj mi moje patyki, proszę. Dobra, już czekaj. Masz. Tego dnia musimy zrobić Abigail, bo potem będzie mi problem. Ale w ogóle Abigail robi się raz i ona potem już zawsze jest? No, dopóki nie umrze. Aha. Masz już Loksuta? Biorę sobie spirkę, mam spirkę, dobra, i jeszcze teraz Loksut. To czekaj, ja ci zrobiłem 2 liny. Bomba. No, ja już zrobiłem sobie jedną, dobra. Dobra, masz... Jedna się przyda zawsze. Dobra, trudno. I jesteś tu. Oddaj mi moje drewno, proszę. Dobra, bo już właśnie chciałem przerobić je na deski. A, jestem za gruby. Dobra, to zjem se to. Dobrze. Jesteś chyba za chudy. Dobra. Dobra, ty możesz być naszym takim gościem od tego, trzymania rzeczy. Ja mogę robić nam ten, posiłki. Jestem dziewczyną. Generalnie. No to faktycznie się przysłużysz. Mhm. A dobra, ja nie mogę tak stać blisko ogniska, bo się pocę. Ja jestem generalnie Wendy, to ja powinienem tylko tutaj tak naprawdę, nie wiem, przynieść raz na jakiś czas jakiś wianek z kwiatów, nie wiem, połapać... Właśnie wianek z kwiatów jest mi potrzebny, żeby utrzymać sanity na optymalnym poziomie. Ja nie zbierałem w ogóle żadnych kwiatów, bo generalnie mam sanity 195. Aha, znaczy ja mam sanity 200. No to... O, masz tutaj 17 kupy. No, zbierałem.
własnymi rękoma. Ja mówię, że kupię, nikt nie ruszy, nie? Mhm. A ja ruszę. Co jest Blow Dart? Czekaj. Blow Dart to jest to, co ja przyniosłem, to chyba służy do tego, że jeden strzał i... albo chyba usypia, to chyba usypia. Zobaczymy. Dobra. Jest! Pretty Parasol. Tak, jest coś takiego. Ale to się generalnie zużywa, nawet jak tego nie używasz. No bo to jest z kwiatów. No tak. Czekaj. Lightning Rod. Wiesz co? Wiem jak zdobyć to futro. Świń bez narażania się na szwank. A wręcz przeciwnie, żeby zdobyć dużo rzeczy. No bardzo prosto. Trzeba dać 4 mięsa z potwora. Nie. Może trzeba to zrobić tak, AZ. Bierzesz takie króliki, zabijasz je, masz 4 mięsa takie malutkie. I te 4 mięsa malutkie dajesz świnkom. Te świnki kierujesz na bawoły, one zaczynają się tłuc. Aha. I wiesz, bawoły z reguły wygrywają. Stary. Świnie zostają zabite, a my dostajemy duże mięsa z nich, albo ewentualnie to futro, które też jest bardzo przydatne. Dobra, ja myślałem, że raczej zamieniać świniołaka. Nie, bo świniołak jest taki, że on może ten, że nie, bo jego nie można kontrolować, a świnie można. Ale zatem... ja mam Abigail, stary. To stary, wiesz jak to jest mocne? O kurde, Abigail is ready to play. Ale potrzebuje trochę miejsca, musimy zrobić dla niej ofiarę, żeby do nas przyszła. No to zabijmy królika. Nie, tak to nie działa, musielibyśmy go zabić ten, wiesz, atakując. To wypuszczasz go i walisz go raz siekierą, on ginie. Ale nie, no dobra, pójdźmy na te pająki, one są gdzieś tu obok, widziałem. Dobra, biorę sutaj i spirkę i jedziemy. Jestem taki prawdziwy jaskiniowiec. Jest rzeźba, jest masa. A nie, sorry, to Smenel. Patrz na tego dorodnego wąsa. On ma taki pedofil. O Jezu, albo Gwendy. Na pewno nie chcesz tego wianka? Dobra, czekaj. Te bawołki są już drugiego poziomu. Dobra, żaden problem. Nie, źle. Okej, okay, prowadź je poza porę, poza ja pole i tego pajęczyny. Dobra, i teraz walcie się. Czekaj. Muszę położyć i zabijaj. To. Ła! Kurna mać gówno! Przyszło. Czekaj. To Abigail. Tracę sanity? Nie tracę! Fuck yeah! Dobrze. A ja straciłem 70 sanity na tym. Ej, gdzie jest moja spirka? Czekaj. Ja nie wziąłem tej spirki z plecaka. Dobra. No chodźcie tu, cholerne gówniaki. Chcesz rozwalać wszystkie? W sumie? Abigail. Dobra. O kurde, skoczek, dobrze. Zaraz ci pomogę. Dobra. O kurde, on się na nitę będzie tankował, więc go będę tłukł. Możesz tak, ale ja bym w ogóle... Ja się boję, że ja przez przypadek tłuknę Abigail. Stary, ale kiedy PvP jest wyłączone, to... On jeszcze żyje? On dużo, bo on jest chyba bardzo dużo przyjmuje. O! Jest! Dwa girsy, bardzo. Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem! Zesrałem się normalnie na rzadko. Ja nigdy nie walczyłem z tym! Zostaw to w spokoju, kurna! Arcy potężne! Tak, właśnie tak wygląda, ale ja nigdy sobie, nie wiem, nigdy sobie nie walczyłem. Wiesz to, kurna, mać to gówno, bo ci się przyda. Dobra, dawaj. I lecimy. Ej, tu jest jeszcze jeden skoczek, możemy go zrobić, bo wieży nie ma. I gdzie jest Abigail? Poszła za tym gównem. Ona poszła za tym. Czekaj, bo jak jest, stracę jej kwiatek... Gdzie jest Abigail? Zabiła go. Zabiła Abigail. Szmato. Abigail. Weź monster, moja siostra. Weź monster, moja siostra. To dawaj, postaw ten kwiatek, znowu ją przyzwę. Nie mogę tak. Musimy poczekać parę dni. Dobra. Nic. Dobra, chodź tu pająku, i tak tu, i ty i tak zginiesz, chcę silk. MC silk. Dobrze, że jest PWP wyłączone, bo przez przypadek bym cię walnął. Sama sytuacja. Masz silki? W ogóle z nich nie wypadł silk, tylko monster meat. Dobra, bierz tego silka. Słuchaj, nie, wiesz co, nie rozwalajmy tego, bo to się może nam przydać. Jeszcze jakby była królowa pająków, to też by się nam przydała, bo ona generalnie robi tak, że ona zwiększa ich liczbę, że jak jest królowa pająków, to ona zostawia jeden pojedynczy kokon i tworzy potem drugi, więc ona tak jakby robi taką, o kurna. Ja to zrobiłem celowo, ale dobra, w sumie nie potrzebujemy, więc... Nie, więc co, przede wszystkim AZ, to ja nie mam HP, widziałeś, on i hitów przyjął na klatę, to wiesz. Ciężko będzie nam go pokonać. No tak. Abigail. No tak. Zapomniałem, że ty dałeś się mu się trafić.
Ja dałem się trafić temu wielkiemu gówniakowi. No wiem, i to nie jest trudne, żeby temu uciec, stary. No ale to nagle się pojawiło z dupy z dołu i taka szarża w moją stronę. Dobrze, teraz będziemy potrzebować jeszcze generalnie ten... Boże, jak to się nazywa? Zgubiłem słowo. Dobra, testujemy. Upieczone Dobra, nasiona. Nie. Ile mi uleczą? Ile mam teraz? Mam 122, poczekam aż będę miał 120. Ja mam 12 teraz, zjem surowe. Dostałem, mam 17, dostałem 5. Ty też dostałem 5. A upiekłeś? Tak. Aha, no to jeden kij. Znaczy, nie, bo upieczone pewnie szybciej się ten, będą psuły. Tak, ale jak upieczesz, to ten, one odzyskają trochę wytrzymałości. Ej, co my robimy w bazie teraz? Jest pół dnia. Ej, w ogóle ja nie mam jedzenia. Pokonaty. Bierz na ty, aha, tylko to, dobra, ale to też się, nieważne, to też się przyda. Ej, generalnie masz jedzenie? Mam marchewki. O cholera. Ale to źle. Jak mam tylko marchewki, to jest bardzo fatalnie. No ja nie mam nic, ja mam generalnie miód i ja mam monster meaty. Ale ja nie chcę tego jeść. No, odradzałbym ci, szczerze mówiąc. Albo wiesz co, to zróbmy tak, chodźmy na ten, chodźmy pozbierać ten. Berisy. W sensie, nie. Że ten, krzaki berisów. Nie, chodźmy pozbierać te drzewka. Aha, birczuty jeszcze... chcesz zbierać. Tak, birczuty. A to jest ryzykowne, tylko. Bo na menty przyjdą, a ja nigdy nie walczyłem z entem. No po prostu posadzisz ewentualnie te szyszeczki, bo ja mam 8 szyszeczek, powinno wystarczyć, jak nie wystarczy to... On jest diabelnie powolny, to ewentualnie będę latał wokół... Zaatakuję go raz i będę latał wokół ogniska przez całą noc. Kurde, jutro pewnie będą psy, a my nie mamy Abigail. Pierwszy raz będę walczył z Abigail... psami bez. To wiesz co, to możemy iść prosto do bawołów. Wtedy idziesz prosto do bawołów i nawet się nie zastanawiasz. W sumie. A on napierdziała tą siekierą. Jestem Wolfgang, być silny. Dobra, mam 6 tego. Natów. Birch natów. Będę mu na to mówił naty i koniec. Dobrze. Dobra, wracajmy zatem. Jeszcze ewentualnie możemy kilka pozbierać. Tych małych nie zbieraj, bo nie potrzeba. Trzeba będzie je rozsadzić. Ja sadzę te wiesz, świerki. Tak, ale te birczynaty też trzeba będzie trochę porozsadzać. Mam 3 głodu, coś muszę zjeść. To jedz. Dobra, zjem monster meata, trudno. Trochę głupie. No czekaj, stój, nie! Dobra, zjadłem. Mogłem ci dać marchewki, bo jeszcze marchewki mam. Przeżyję. Mało, ale mam. Ja mam full HP i full sanity. No dobra, sanity mi trochę spadło, ale sanity to jakoś się tam poprawi. Dobra, ja mam full stacka, jeśli chodzi o drewno. Czyli no w sumie nie czyli, wiem, jak czyli 20 i jeszcze 2 niosę przed sobą. Aha, a dobra, spoko. To robimy teraz Alchemy Engine szybko jeszcze. Tak, tak. Końcem odcinka. To jeszcze tutaj... nie będziemy w stanie jeszcze zrobić sobie pierwszego naszego ula, ale myślę, że w następnym odcinku pójdziemy i pozbieramy sobie krzaki berisów. Bo to jest jednak cel, który nam będzie, który jest dosyć ważny. Wiesz co, my nie mamy jeszcze ani lodówki, ani drain kraków, ani ten, ani krokota. Ale jesteśmy i tak w niezłej sytuacji, więc wiesz, jednak trzeba będzie to zrobić. W ogóle tam mamy, jeśli będziemy potrzebować kiedykolwiek jedzenia, to idziemy, robimy wielką wyprawę, idziemy do świnek i tam masz patrz lebiczynatów. Do zebrania. To gdzie idę? Dobra, wiesz co? Podzielę się z tobą birczątami, ja ją piekę teraz. Ja już zjadłem, ja teraz już nie potrzebuję jeść. Tak na gwałt. No dobra. Cutstone'a potrzebuję. W ogóle ile birczątów daje, bo chyba dosyć sporo. Nie wiem, całkiem sporo, tyle pamiętam. 15. To sporo, dobra. Zadowalająca ilość, to cóż. Ja sobie jeszcze zjem. O, sobie. Dobra. O kurde, ty gównie spieprzaj. Zajmiesz się nimi? Bo ja chciałbym zająć się Alchemy Engine. Można je wywalić w pizdu, bo jeśli z nimi pójdziesz gdzieś w ciemność przez chwilę, to one się zniszczą. Tamten się już zniszczył na przykładu. Ha, dobra. And there was light. Dobra, no to ja sobie zjem jeszcze moje ostatnie te. To jest trochę ryzykowne, ale zjem sobie, teraz rozpoczyna się dla mnie odliczanie śmierci. Ale dobra, to mi podniesie sanity. Dobrze. I biorę moją łopatę i jutro wyruszamy w podróż, ale myślę, że trzeba skończyć odcinek. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze muszę zrobić Alchemy Engine. Dobra, no to rób. A jeszcze, co ty robisz? Ja mam dla ciebie kamień. Aha. Dobra, no to... Po zawodach, dobra. Trochę nam zostanie. Okej. Okay. Zabierz to coś, co tutaj leży. Pod Science Machine. To drugie coś. To trzecie też. Wszystko zabierz. Zrób mi miejsce pod Alchemy Engine, do jego chcę tutaj zrobić, gdzie stoję. Zbierz wszystko z okolicy.
Ja nie mam miejsca też. Dobra, nareszcie. No. Okej, mamy własny Alchemy Engine! No to co, to było na tyle już w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji oraz zasubskrybować kanał Kamikazera, na którym ukaże się kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć! Pa, pa!